Piotr Gajek, witam serdecznie w Gościu Dnia. Dzisiaj z nami gość wyjątkowy, Robert Motyka, członek grupy Paranienormalni. Witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry. Mamy czas taki, że już robi się ciepło i możemy spokojnie zapowiadać te wyjątkowe plenery, które będą się działy w naszym regionie, a wśród nich bardzo fajny element, który wiąże się z dużą ilością śmiechu, dużo radości na pewno będzie, czyli to letnie spotkanie kabaretowe Ściernisko Miłogostowice. Dokładnie to miejsce, w którym warto będzie się pojawić. Robert, kilka słów, myślę, że na początek o samym pomyśle, bo to nie jest pierwszy raz, a rodził się przez dłuższy okres czasu tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co teraz będzie można zobaczyć. Jak to wyglądało w początkach gdzieś tam w myśli, bo ty jesteś jednym z organizatorów przecież. No tak, ja myślę, że początki, no to chyba wzięło się z takiego marzenia, takiego największego. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, Sienia Warzarska, województwo lubuskie, zupełnie niedaleko stąd. 850 mieszkańców, stamtąd pochodzę, tam grałem w piłkę, tam chodziłem do szkoły, tam mam przyjaciół, tam są moje kąty, mieszka moja rodzina, a potem wyemigrowałem gdzieś daleko, najpierw do Jeleniej Góry, teraz Warszawa, no i kabaret Paranienormalni od wielu lat. I takie miałem marzenie, żeby kiedyś, jak tylko okoliczności przyrody pozwolą, żeby wystąpić z naszym kabaretem w Sieniawie, właśnie na wsi, nie gdzieś w Domu Kultury, nie w teatrze, nie na hali sportowej, jak to zwykle bywa w przypadku kabaretów, ale właśnie w Sieniawie. I udało się to zrealizować 2 lata temu. Scena stanęła na łące. Stworzyliśmy takie małe, prowizoryczne miasteczko, jakby Woodstockowe, ale kabaretowe. Okazało się, że przyszło 2,5 tysiąca ludzi. Ogromna trema, no bo to u siebie. Emocje też fantastyczne, dlatego że jak stoję na tej scenie, to z jednej strony widzę znajome twarze, więc ogromna odpowiedzialność, a z drugiej strony widzę dachy mojego domu, więc że to tym bardziej jakby motywuje mnie do tego, żeby ta impreza się rzeczywiście udała i była na najwyższym poziomie. I muszę powiedzieć, że poziom stresu, który towarzyszy takiej imprezie, to jest porównywalny z taką imprezą, jak robimy na przykład w telewizji, jak jest festiwal w Opolu, tego typu emocje, ale bardzo dobre, bardzo pozytywne. I to się udało wspólnie z moim kabaretem Paranienormalni w Sieniawie. A potem pojawił się pomysł, żeby robić to cyklicznie. A w związku z tym, że scena stanęła na łące, tak po prostu, nieopodal kościoła, remizy strażackiej, jest ta scena, powstała nazwa Ściernisko. No i to ruszyło. I w tamtym roku Paranienormalni również jako ekipa, która to wszystko prowadzi, ale i również pokazuje swoje skecze, premierowe jak najbardziej. Zaprosiliśmy Kasię Pakosińską, był kabaret K2. I to wszystko pięknie się ułożyło. I w tym roku również jesteśmy w Sieniawie i również jesteśmy w Miłogostowicach i w jeszcze kilku innych miejscach. I mam nadzieję, że to będzie się w taki pozytywny sposób rozprzestrzeniać. Ja tak sobie myślę, że, znaczy nie wiem, czy tak jest, bo każdy może się tam odnosić do tego w inny sposób, ale czy nie jest też tak, że grając w mniejszych miejscowościach, mówimy tutaj o wioskach, czy po prostu małych miastach, ten, no, nie tylko stres, ale też poziom tego, co dostajecie od ludzi, jest dużo większy, bo oni są bardziej wdzięczni, tak? Nie często mają takie okazje, jak w dużych miejscowościach, zobaczyć to na co dzień, raz w miesiącu kabarety, stand-uperzy i tak dalej, tak. Ale tutaj dostają coś znacznie bardziej bogatego tak naprawdę, no i wy też czerpiecie z tego. No, oczywiście, że tak. Idea w ogóle jest taka, żeby kabarety, te najlepsze kabarety, które można oglądać w telewizji, przyjeżdżały do małych miejscowości, odwiedzały wioski. Właściwie myślę, że dla wielu osób, które mieszkają w takich małych miejscowościach bądź na wsi, jest to jedyna okazja, żeby zobaczyć taki kabaret, swój ulubiony kabaret u siebie gdzieś na łące. To dla wielu osób też jest niemożliwe, żeby towarzyszyć tym grupom kabaretowym podczas tych dużych festiwali, czy w Opolu, czy w Sopocie, prawda? Więc to zainteresowanie jest ogromne i to, jaką energię daje publiczność, to jest naprawdę nieprawdopodobne. To się czuje na scenie. Od pierwszych minut, kiedy wychodzimy, ludzie dają energię, my ją dajemy i tworzy się, no, ja to zawsze określam takim mianem, że stajemy się na czas 3 godzin takim jednym organizmem kabaretowym. Po wszystkim oczywiście zostajemy jeszcze z ludźmi, jest czas na to, żeby się spotkać, chwilę porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, złożyć jakiś autograf i
to myślę, że to jest atrakcja dla ludzi, którzy, dla których to jest jedyna okazja, żeby się spotkać face to face z grupą kabaretową. W tym roku chyba będzie też tak, że to co będzie można zobaczyć na scenie, to jedno, ale ta interakcja sceniczna z publicznością jest dosyć wyjątkowa. To u was, ale też te kabarety, które będą wam towarzyszyć, no też się mogą tym poszczycić. Wydaje mi się, że to jest taki fajny element, który no też zawiązuje pewną więź. No i z drugiej strony to są te osoby, które zawsze mówią, nie w pierwszym rzędzie, nie siadaj tam, bo cię wezmą na pewno na scenę, albo coś jeszcze innego. Paranie Normalni, Kabaret Młodych Panów i Kabaret tego Jurki. Jeszcze Jurki. No tak i też trzeba powiedzieć, że to są osoby doświadczone, więc w kabarecie też nie robią od dzisiaj. Mimo tego, że młodzi panowie, ale Jurki tak samo, przecież koligacje różnych kabaretów, które się tutaj składają. Bardzo fajny zestaw. Jak dobierasz to sam, czy... Znamy się od wielu lat. Tworzymy jedną taką kabaretową rodzinę. Znamy się od wielu lat. My, Paranie Normalni, jesteśmy na rynku od 15 lat, więc wspólnie gdzieś tam też występujemy w różnych, na różnych festiwalach, konkursach, realizacjach telewizyjnych i muszę powiedzieć, że dla tych grup kabaretowych, które proszę o to, żeby przyjechały do takiej małej miejscowości, to też jest pewnego rodzaju jakaś atrakcja, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do publiczności właśnie w domach kultury, w teatrach, w filharmonii bądź na hali, realizacja telewizyjna w studio telewizyjnym, zupełnie inaczej to wygląda. Kiedy scena stoi na łące, to są zupełnie inne emocje. Rozmawiamy zawsze potem po takich realizacjach i wszyscy są pozytywnie naładowani. Większość mówi, że zaproś nas w przyszłym roku, chętnie przyjedziemy. Rozmawiałem już w tym roku z Jurkiem Kryszakiem, który powiedział, że fantastyczna inicjatywa, chętnie wezmę udział. Nestor polskiej sceny. Tak, więc dla nich to też jest jakaś przygoda. Podobnie jak dla publiczności. Myślę, że w przyszłości tych ściernisk będzie znacznie więcej. Jak mówię, te pozytywne emocje są i po jednej, i po drugiej stronie. U publiczności i u nas, u artysty. Tutaj też jest powrót chyba do takich korzeni tak naprawdę kabaretowych, czyli tych maratonów kabaretowych, które nawet, nie wiem, powiedzmy 20 lat temu to były standardy, jeśli chodzi o granie kilku kabaretów na jednej scenie i ludzie dostawali tak naprawdę bardzo dużą dawkę z jednej strony emocji, ale skrajnych też poglądów na to, jak postrzegacie rzeczywistość, bo każdy kabaret tutaj też w tym zestawie jest inny. Tak. No, wy macie swoje pomysły na to, co chcecie poruszać, jakie tematy, pewnych tematów unikacie. No i te dwa kabarety, które też w jakiś sposób pewnie się z wami zgrywają, ale z drugiej strony też mają swoje pomysły, więc ten rozstrzał też jest fajny. Jest różnorodność duża. Myślę, że to jest też taki ukłon w stronę tych wszystkich ludzi, którzy chcą na jakiś czas, na przykład na 3-4 godziny, w zależności od tego, jak długo letnie spotkanie kabaretowe, trochę oderwać się od szarej rzeczywistości, prawda? To często, jak rozmawiam po ściernisku z ludźmi, to mówią, że fantastycznie, że mogliśmy się gdzieś wyrwać trochę od codzienności, że przyjść i pośmiać się i jeszcze chwilę zostać i spotkać się i porozmawiać. I ja myślę, że też to nie jest tylko tak, że przyjeżdżamy i gramy swoje skecze, wsiadamy w samochód i jedziemy dalej. To jest tak, że każda grupa kabaretowa lokalnie się przygotowuje do tego występu. Tak jak byliśmy w Sieniawie, doskonale wiedzieliśmy, jakie są bolączki, jakie są tematy bieżące regionu i o tym też mówimy ze sceny. Więc jest to też tak trochę specjalnie przygotowane, no jakby pod tą miejscowość, tak? To, żeby to nie było po prostu zagranie kolejnego występu i jedziemy dalej. Jest to coś, myślę, specjalnego też i ludzie to czują i widzą. Jest też, oczywiście jest dużo rzeczy interakcyjnych, zapraszamy widzów na scenę. Oni się bawią razem z nami. Ale i chyba też na to czekają. Myślę, że mogą unikać, próbować tam uników jakichś, jeśli chodzi o wybieranie kogoś specjalnego akurat. Ale też mają radość, że współtworzą ten spektakl. Mm. Ktoś, kto wchodzi na scenę, bierze udział w sketchu bądź w jakimś konkursie, też potem mówi, że byłem na scenie, widzieliście mnie i staje się lokalną gwiazdą na jakiś czas. Jeśli chodzi o to ściernisko, bo musimy też wspomnieć o tym, gdzie szukać informacji, bo jeszcze trochę czasu jest, to jest pozytywne. Powiedzmy od razu, że 9 czerwca roku 2018 będziecie mieli okazję bawić publiczność, ale gdzie szukać informacji, to podstawa. Startujemy o godzinie 20. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, ścierniskokabarety.pl, tam są informacje, gdzie można kupić bilety, o której to się rozpoczyna i kto występuje. I tam serdecznie zapraszam. Jak co roku liczymy na świetną pogodę, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy startowaliśmy ze ścierniskiem, to po pierwszym dobry wieczór nastąpiło oberwanie chmury autentyczne i ludzie zostali, wyobraź sobie, i to dało nam jakby taki dowód na to, że mimo paskudnej pogody, bo temperatura też nie rozpieszczała, od początku do końca ludzie stali, byli razem z nami i udało się stworzyć świetny spektakl, ale myślę, że w tym roku
tym roku możemy liczyć na, tak śledzę te prognozy pogody, jednak na dobrą pogodę. No i zapraszamy już 9 czerwca. Muszę zahaczyć, bo wspominałeś gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy o nowych elementach, które mogą się pojawić ze sceny, więc czyli stawiacie też na ten coś, co w telewizji nie wybrzmiało, coś, tak, co nie wybrzmiało do tej pory gdzieś tam oczywiście w przestrzeni medialnej. Oczywiście staramy się trochę zaskakiwać publiczność, żeby nie pojawiały się głosy, że to już znam, to już widzieliśmy, to jest w internecie. Jak rozmawiamy z artystami o repertuarze, to staramy się właśnie szukać takich smaczków, których gdzieś w telewizji nie było wcześniej, bądź nie było też ich w internecie, nie można ich znaleźć na YouTubie. Na YouTubie coś, co jest specjalnie przygotowane na tę okoliczność, jak również te hitowe rzeczy, które publiczność kocha i uwielbia. I muszę też powiedzieć, dlaczego akurat 9 czerwca, dlaczego akurat tutaj, dlaczego Miłogostowice. Ja no bardzo dawno temu uczestniczyłem w jednym z pierwszych festiwali Szant, które odbyło się w Konicach. Pamiętam, że przyjechaliśmy z namiotem i to miejsce urzekło mnie strasznie i po 20 latach znowu tu jesteśmy. Zresztą Miłogostowice, piękne okoliczności przyrody, ściana lasu wokół, trawa, scena, przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy chętnie pomagają. To nie może się nie udać. No to za to trzymamy kciuki na pewno. Robert, myślę, że będziemy pomału kończyć nasze spotkanie, ale na pewno się jeszcze kiedyś zobaczymy, bo myślę, że ten region nie będzie jakoś tam... Zapraszam 9 czerwca. No i właśnie, zapraszamy 9 czerwca. To myślę, że ty zrobisz już najlepiej, żeby ludzie przyszli, żeby zainteresowali się tą imprezą, powiedzieli swoim znajomym, rodzinie, tak aby każdy mógł dotrzeć do tego miejsca i trochę się uśmiechnąć w ten czas czerwcowy. Do kamery powiem. Tak. Proszę państwa, z całego serca, z całej siły zapraszam wszystkich już 9 czerwca. Miłogostowice o godzinie 20 startujemy. Fantastyczna ekipa, Paranienormalni, Kabaret Jurki, Kabaret Młodych Panów i świetna pogoda. Musicie być z nami, zapraszam. Dziękujemy za spotkanie. Dzięki.